Witam serdecznie z tej strony Markis i zapraszam was do gry No Lords. A my zaczniemy tutaj budować swoją osadę. Przekształcimy w miasteczko, w miasto i w metropolię, jeśli się uda oczywiście. Okej, zaczynamy nową grę. Tu mamy do wyboru różne portrety. My sobie wybierzemy tego jegomościa. Mamy imię i nazwisko rodowe wpisane. Tu mamy wybór herbu. Opcji jest bardzo dużo. Można sobie wybierać, przekształcać jak chcemy, ale jest też możliwość wrzucenia własnego herbu. Tu mamy podaną ścieżkę. Jak ma wyglądać plik. To wystarczy wrzucić. I już jest. Ja swój test stworzyłem. Mój wygląda tak. Tur. To jest mój herb mojego miasta rodzinnego, Turek. No to tyle tutaj. Lecimy dalej. Konfiguracja gry. Szablony scenariuszy. Droga do sukcesu. Przywrócenie pokoju na krawędzi. Ja sobie wybiorę drogę do sukcesu. Na spokojnie chcę zobaczyć mechanikę gry. Zobaczymy jak to wyjdzie. No to zaczynajmy przygodę. Tu mamy jakąś wiadomość. A my sobie zobaczymy co tutaj jest. Wody gruntowe, mamy żyzność, miarę. Zobaczymy co tu mamy. Tu mamy zwierzyny dużo. Tu mamy jagody, glinę. Tutaj jesteśmy, ok. Dobra. Zobaczmy, co to za wiadomość. Ronek zwycięstwa. Rozwój. Tam, gdzie inni widzą kłopoty, ty widzisz możliwości. Pod twoimi ręcznymi rządami te ziemie staną się krainą mlekiem i miodem płynąca. Osiągnij poziom osady okazałego miasta, aby wygrać. Świetlana przyszłość czeka. No, zobaczymy, jak nas tutaj oświeci. Co my tu mamy? Mamy do wybudowania parcele mieszkalne. Żeby wybudować, to musimy pierw mieć materiał, tak? Chyba. Dobra. Co tu mamy? Tu mamy jakieś drzewska. Tutaj stawiamy parcele. Idziemy tak, tak, tak. Tutaj. Drogę im wybudowałem. Idzie brygada RR. Idziemy tu budować powolutku. Dobra, niech sobie to wybudują na spokojnie. My sobie zobaczymy, gdzie możemy. Tu mamy na zieloną całość. Tu mamy tak. Myślę, że tutaj będziemy się rozbudowywać w tych rejonach. Jęczmień też mamy duże plantacje. Żyto. O, żyto to chyba na całości nawet. O. No dobrze. No to budujmy. To drzewo ładnie tutaj stoi. Może zostanie w ogóle całkowicie.
Co my tu mamy jeszcze? Dobra. Chłopy sobie budują. Idzie im to nawet sprawnie, widzę. O, tutaj ładnie widnieje ten herb nasz. Ale tu mamy jeszcze nazwę nieodpowiednią. Teraz to zmienimy. Mamy to. No, teraz już to ładnie. Tu mamy rozwojowe. W jakim kierunku pójdziemy? Co najwięcej? Produkcję. Jeszcze jedna kłoda tu jest chyba potrzebna. Dobra, idzie ten jegomość sobie w tym bydle. Teren jest tu. Chyba się tutaj gdzieś będziemy rozbijać. Tu mamy dużo terenu. No dobra. Wyciągnie tutaj kawał kłody. Teraz dokończę tutaj. Tu jeszcze coś muszę dobudować. Dobra, obóz dorwali mamy. Wrzucamy tu jedną osobę, jedną rodzinę jakby. Tu teraz mamy tak, magazyn główny i spichlerz mamy do zrobienia. Dobra, patrzmy gdzie tu mamy. Tu mamy spichlerz. Pociągniemy sobie tutaj drogę. Tu mamy spichlerz. Tu będą drzewa, kłody. To myślę, że tutaj zrobimy nasz magazyn. No i mamy do wybudowania 5 parceli. Zobaczymy, jak tutaj wody idą.
Okej, możemy coś wybudować. Mamy dwie kłody. Mamy na razie na jedną tutaj, a mamy do 5, to 10 sztuk musimy mieć tych kłód. Dobra, przyspieszmy trochę, niech to szybciej robią. Tu już donoszę materiał, tu budują. Spichlerz zaraz powstanie. O, tu potrzebujemy dwie kłody. Leci ten wół. Trochę mało tego woła jest. Spróbujemy. Tutaj mamy woła. Jeszcze jednego tutaj strzelić. Dwa niech będą. Dobra, tam mają drzewo dostarczone. Dwie kłody. To to szybciej ogarnęli niż tamto. No dobra. Jak też zrobili, to niech tak będzie. Dobra. To już ludzie biorą sprzęt, będą przewozić materiały. Tutaj co leży? Dobra, to też. Dobra, już noszą tutaj, mają pieczywo czy coś. Dobra. Transportować, panowie. Co my tu mamy jeszcze? Dobra, tu musimy chyba drogę jeszcze zrobić. To musimy sobie wybudować. Gdzie ta droga jest? Może aż nie widać jej. Okej. Mamy to. Tam dalej mamy zwierzynę. Też musimy drogę pociągnąć chyba. I tu postawimy śliwych. Ale na razie nie możemy, nie mamy tyle drzewa. Mamy. Tam za blisko. Dobra, my sobie pociągniemy świeżą drogę. Zrobimy troszkę tu. Lekko tu. I sobie pójdziemy tu.
Dobra. Tu wszystko jest już przetargane. Tu też. W razie starczy. A te zbieracze. Gdzie to jest ta chatka? Tutaj. No niech zbierają. Spichlerz. To musi też być. Dobra. Jakoś sobie poradzimy. Mamy 17 kłód. To możemy stawić domy. Myślę tutaj, że odtąd zaczniemy. Tu. Dalej nie możemy. To musi być coś na wprost. Droga. Tak nie chcę. Dobra, zrobimy sobie tak. Drogę. Bierzemy sobie to. Dobra, mamy to. Okej. Studnie sobie tu szczelimy. I to mają roboty teraz dużo. Mamy tylko te 5 parceli zrobić, żeby przejść do następnego etapu. Jak to wygląda? To mają. Myśliwi są? Są. Dobra, niech robią coś. To mają, to trzeba limit jeszcze im ustalić. Mają 10. 30 sztuk mogą zabić. Dechę zostaje. No dobra. A łupki się tu budują. Jeszcze będziemy musieli tutaj postawić ten domek. Może zrobimy bardzo wysoki. Niech to zrobią. Chłopcy tutaj karczują dobrze. Tu pójdziemy z tą osadą naszą. Tu jeszcze dokończymy te domy. Jak idzie ta droga? Zrobimy następne. Może zdążą wyrąbać te drzewa. A ta drwala
ukończona. Ale nie możemy na razie nikogo tutaj podać. Co tu mamy? Tu nikogo nie ma. Tu jest, mamy o. Mamy jagód i 11 mamy pieczywa. Mamy tu na 9 miesięcy jedzenia 15 opału. No to myślę, że tą zimę, co tu będzie, to mamy maj dopiero. Myślę, że to jakoś rozbudujemy. Dobra. Tu będzie W. Za 29 dni dopiero przybędzie. No, jeden już ma swój dom w parceli. Jeszcze 3 nam zostały do wybudowania. Jeszcze 2. Sobie jak najszybciej. Niech wybudują tą studnię tutaj. Jednej kłody potrzeba do studni. No, terytorium mamy duże tutaj. My działamy tylko tutaj w tej jednej części. Tu ile jeszcze jest? To trochę potrwa. Na razie działamy tutaj w swojej wieży. Dobrze by było, jakby jakaś rodzina doszła, ale to jeszcze nie teraz. Mamy na opało na 5. Jedzenie trochę więcej. Dobra, to studnie budują. Dobra, studnia wybudowana. Super. Wodę mają skąd czerpać. Drzewo idzie, jagody idą. Jagody to tylko w sezonie, bo później to jak już wyzbiera wszystko, to możemy ją dać tą osobę gdzie indziej. Złoża kamienia mamy. Chata zbieracza, złoża kamienia. No dobra, my sobie tutaj też zrobimy, ale nie teraz. Teraz to jeszcze tutaj. Chłopaki mają tu zwierzyny do wybicia. Dychę zostawiam, to jeszcze 18 sztuk. No to myślę, że jeszcze dojdzie tu do miecho. Tu potrzebujemy opału. Została jeszcze jedna chatka do zrobienia. Kłód mamy 16. No elegancko.
No budujcie, budujcie. Give me a hammer and something needs to not move. No, dokończać to. Splendid work on the roof, good sirs. Myśliwy. Dobra, mamy to. Niech to dokończą te chaty. 45, 5 bezdomnych, no to mamy to załatwione. Jagod, ile to mają? Jeszcze trochę zabrania. Mięso już jest. Tego składziku jeszcze mamy. O ponad 3 miesiące. Tutaj nie mamy nikogo. Nie. Tu też nie mamy nikogo. Jedna osoba jest tu, jedna tam, to są trzy. A, to jest czwarta. Parcel mamy już 7. Dwie rodziny by mogły się wprowadzić, ale tu musimy przekroczyć 50. Dobra, co tu jest? Co my pójdziemy? To jest teraz dylemat. Umożliwia zręczne zakładanie pułapek w lesie zapewniający samoczynny dopływ jedzenia. Na razie jedzenie nam jest potrzebne. Dobra. Niech idzie tak. Ale nie wiem, czy u nich nie trzeba też coś tam zrobić, gdzie oni są myśliwi. Gdzieś tutaj ich miałem. O, tu są. Siedzą po cichutko. Ludzie zaawansowane. Nie, tu już chyba nic nie musimy ustawiać. Już jest samoczynnie. Dobra. Jedzonka mamy. Dobra, 9. Jedzenia mamy. Opo. Dobra, musimy go zwolnić, tego myśliwego na razie. Zawsze go można puścić, chyba że ktoś dojdzie. My potrzebujemy opału. Dobra. Działaj, facet. Opał. U23 mamy. Opał się robi. Co my tu jeszcze mamy? Deski. To i to mamy. Pół będzie zbudowany.
Dobra. Musimy na wyższy poziom stworzyć parcelę. Okej. Ale czemu nie możemy? Wody. No dobra, wód mamy tyle. Nie możemy jeszcze powiększyć parceli. No już mamy trochę. 3 miesiące mamy opału. Chłop leci z tym wszystkim. Składzik jest. A, to bym musieli postawić sobie jeszcze, żeby to jakoś było. No to musimy powstawić tutaj. Dobra, jak pójdziemy sobie w tamtą stronę. Nie wiem, jak to, gdzie to postawić. Dobra, zrobimy to. No, za duże to jest, ale nie mają. Dobra, muszą tutaj dostarczać do parceli. Tu musimy to kościół. Targ będzie. Deski potrzebujemy. Wszystko potrzebne, ale w razie nie ma czym tego robić. Nie chcę się odwrócić. A tutaj niech będzie tartak blisko tego. Przebudować na stajnie. Musimy to na stajnie przerobić. Albo dwa chodzą. Szczerze mówiąc, podują dobrze. Budowlańcy. Dziewięć kłód tu mają już. Co to jest? To jest czego pełno? Dobra, mamy to, to, to. Budujemy coś? To na razie nie.
Dobra, niech robi te dechy. Targają chłopy. Jagody, ile jeszcze mamy? Jeszcze trochę jagod ma do zbierania. Zwierzyny w cholerę jest. A, cholerę, ale nie ma nikogo tu. Nie ma kogo dać. Stąd na razie weźmiemy, oddamy tutaj. Niech poluje. Poluj. Mamy gdzie przechować to mięcho. Mamy tutaj już na 7 miesięcy przeżycia. Przetrwamy. Tu mają kłód pełno. Nie, ale jak mają dużo, no to nie ma co. Zobaczymy jeszcze tutaj studnie. Możemy sobie położyć tutaj. Już nie możemy. Zrobimy tak. Zrobimy drogę. Od tutaj. Jeszcze damy tą studnię. Żeby tu blisko mieli pod tą wodę. Dobra. Tu jeszcze wystarczy tak. Nie możemy, za blisko już jesteśmy. Dobra, jak nie, to tu pojedziemy sobie. Mamy już tu 51, to może ktoś dojdzie. Woda. Sobie tutaj postawimy. A tą na razie wyburzymy. Rozbierz to. Dobra, jednak woda zostanie. Jak to wygląda tutaj? Mogę powiększyć. Powiększamy stajnie te dwie. Na razie nie mamy kogo dać. Na 10 miesięcy mamy przetrwania. Chłop daje radę. Możemy go zwolnić na razie. Tu 25, no niech robi te dechy.
myśliwy. Coś tam donosi, coś tam poluje. Gdzie mamy to zaawansowane? To proszę rozbierać. A ja wam przydzielę tutaj woła jednego. Bardzo wysoki. Bardzo wysoki. Róbcie te stajnie tutaj. To się domagają. Stajni. Mamy jakby co 5 rodzin. O, wyczyścił nawet. To nie jest tak. Dbają o zwierzaki. Wyczywa mało, ale za to mamy dużo mięcha. Dobra. Ukończone. Miejsce. Dobra, nie mamy drzewa tutaj. Tą drzewo nam dostarczyć. Jedzenie mamy. No 10 miesięcy starczy. No na początku ciężka jest z tymi ludźmi. Przejdź jeszcze do wybudowania, to będziemy mieli 16, a mamy 5, to jeszcze 10 osób może dojść do nas. Kończono. No dobra. To mamy. A handful of month old grain. He spat it in my face and tried to carve me a new nipple. No ludzi potrzeba. Dobra, jak to mamy tutaj? Jakbyśmy sobie chcieli pszenicę. Pszenica. Tutaj sobie postawimy. Mam to drzewo zostawić, ale chyba raczej nic z tego nie będzie. Len tu mamy. Pszenicę mamy wszędzie.
Jęczmień też dużo jest. Czyli to tu praktycznie na całości mamy. Dobra. Pszenica. Len. Jęczmień. Czy to pszenica? To zaraz robimy sobie gdzieś pszeniczkę. Tu parę pól. Pola mamy tutaj, tak? Pszenica. Dobra, tu zrobimy pszenicę. Pszenicę. Tu zrobimy len. Sam już. Tylko ludzi nie ma. Po co oni chcą jeszcze? Nie rozumiem. Słup. Jeszcze jeden słup. Październik. Meat so tender, it practically melts in your mouth. Go and see for yourself. Berries so plump and juicy, you'll want to eat them by the bushel. Możemy. Bo jest to studnia. Nadchodzi zima. A do nas jeszcze nikt tutaj nie dół przyszedł. Jest nadzieja.
Jego tu już nie ma, bo jest zima. Możemy tą osobę... No nie ma tutaj. Jest to chata zbieracza. Nie zbiera i tak, bo nie ma. Więcej już nie stawiamy. To będą te trzy. Mamy na 6 sztuk. A mamy dwie. Miejsce w stajni. Może te trzeba postawić. Moment, moment. Zagrodę. Pastwisk. Zrobimy to. O. O. No, tutaj doszedł do nas. O. O. Przeszła zima. Pastwiska mamy jakieś. Ktoś tu się wkradł, jakiś błąd. Dobra, niech mają. Miejsce w stajni tu mamy dużo. Spichlerz. Niech idzie do spichlerza. Idzie jeszcze tu, do drzewa. Następna osoba się wprowadziła. Fajnie. To nie możemy tutaj... Możemy domy stawiać. Domów... Trzeba. Okazja zimą jest wybudować trochę domów. Stąd nie. Dobra, tu mamy studnię. Woda się przyda im. A tu są duże złoża tej zwierzyny. Mamy tutaj długość. Jedna osoba jest tu. Na to musi być. Dobra. I niech budują.
57%. Spoko. Naście kamienia potrzebujemy. A kamienie mamy tu. Spolnijmy trochę tempo. Dobra, gdzie jest kamieniarstwo? Dobra, to będzie priorytet. Dobra. Czyli luty mamy. Czuję, że jeszcze z gospodarką nie pójdziemy. Jedzenie mamy na 15, opału na 7. Dobra, następna jakaś rodzinka się wprowadziła. Widać, że tu... te parcele musimy powiększyć, tak? Co to jest? Aha, mieszkalną można powiększyć. Kościół potrzebny. Żeby kościół postawić. Gdzie on jest, ten kościółek? Mamy. Jakby tu postawić kościół? Elegancko. Dobra. Hey, bring that piece over here. Kościół będzie. Blisko ludzi. Niech mają. Tak już to wygląda. Nasza posiadłość. Nasz turek. Tu mamy jakieś straganiki. Jakiś mały handel tutaj się tworzy. Ten widzę jedzenie. O, mięcho ma. Ta drzewo, ta pieczenie. A, handlują. Robią. Okej, okay. I sobie zakończymy tutaj w tym miejscu. Jeśli się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam do oglądania następnych filmików. Trzymajcie się ciepło, cześć.